A teraz popatrzmy na inny kraj. Popatrzmy na Chiny. Historia Chin jest niesłychanie ciekawa. Chiny przeszły potworne koleje losu. Naprawdę. Historia niesłychanie ciężko ten kraj doświadczyła. Od Chin zaczęła się wojna światowa, bo nam się to wbija w dumę, że zaczęła się od nas. Nieprawda. Japonia napadła na Chiny na półtorej roku przed wrzesień 1939. Także wojna trwała w Chinach najdłużej. Była to okrutna okupacja japońska. Do dziś nienawidzą Japończyków. Potem było bardzo kosztowne wyzwolenie. Potem była wojna domowa komunistów z Kuomintangiem. Nawiasem mówiąc, Kuomintang też kiedyś był członkiem Międzynarodówki Komunistycznej, o czym mało kto wie. Była wojna domowa, bardzo krwawa i okrutna, a potem była chyba najgorsza ze wszystkiego wielka proletariacka rewolucja kulturalna, gdzie mordowano ludzi, tępiono, niszczono nawet zabytki kultury. No krótko mówiąc, było strasznie. I tutaj Pan Bóg jakoś Chińczykom wynagrodził te wszystkie lata ciężkich doświadczeń. Otóż zaszło coś niesłychanego. Otóż w Kambodży Pol Pot tam już budował komunizm, taki prawdziwy komunizm, bo tak na ogół socjaliści, jak dojdą do władzy, to oni rezygnują z tego socjalizmu dość szybko, bo to się nie daje żyć w socjalizmie. Piłsudski był socjalistą, nie minął roku, a już zaczął z socjalistami rzeć koty, prawda? Hitler Rema zamordował, SA rozwiązał, Stalin bolszewików przecież wymordował. Mitterrand, jak zdobył władzę we Francji, już po roku odwrócił relsy, bo zadłużył Francję w ciągu jednego roku na 4 miliardy dolarów. No więc socjaliści na ogół rezygnują z socjalizmu, bo widzą, że materia jest oporna i się nie daje tego robić. Natomiast Pol Pot był uparty. Zresztą on dostał licencjat w Sorbonie za napisanie programu, jak wprowadzić socjalizm w Kambodży, gdzie opisał, że trzeba ludzi wymordować i dostał za to licencjat na Sorbonie, tak, najbardziej. Otóż Pol Pot zaczął mordować ludzi masowo. No i oczywiście opisują na cały świat, jak są postępy w budowie komunizmu. I proszę zobaczyć, w tym czasie umarł Mao Tse-tung, twórca wielkiej proletarskiej rewolucji kulturalnej. No i pozostała po nim tak zwana banda tworga z panią Tianqing, czyli wdową po Mao. I mieli kontynuować wielką proletarską rewolucję na wzór Kambodży. I tutaj, proszę państwa, oni sobie wierzyli w te kłamstwa Pol Pota, ale chiński wywiad wojskowy wiedział, co się dzieje w Kambodży. I wojskowi, dowiedziawszy się, co się dzieje w Kambodży, bandę tworga wsadzili tym prędzej do kryminału, gdzie pani Tianqing popełniła dzielnie samobójstwo. I do władzy usadzili pana Tenga, Xiaoping Teng. Pan Teng był takim zwolennikiem zasady, że nieważne, czy jest kot biały, czy czarny, czy czerwony, byle ową myszy, prawda? Czyli krótko mówiąc, prowadził coś na kształt wolnego rynku. Nie całkowicie wolny, ale prawie całkowicie wolny. Jak studenci protestowali, chcieli socjalizmu na wzór zachodnioeuropejski, na przykład Tiananmen, to posłano czołgi i bractwo rozpędzono. I Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą socjaldemokracji, tylko poszły drogą prawie dzikiego kapitalizmu. Efekt, proszę państwa, jest taki, że przy tej zdychającej Europie, czy umierającej w Stanach Zjednoczonych, Chiny mają dzisiaj tak: lotniskowce, mają broń jądrową, mają rakiety międzykontynentalne, mają program kosmiczny i kosmonautów już mieli w przestrzeni i za 8 lat Chińczyk stanie na Marsie, może nawet szybciej niż prywatni Amerykanie. Mają, proszę państwa, koleje jeżdżące 400 km na godzinę. Mają, proszę państwa, autostrady. Nawiasem mówiąc, w Polsce za pieniądze unijne nie udało się budować szos na euro. Znaczy, do Warszawy się udało rozpaczliwym wysiłkiem w ostatniej chwili wybudować tam. Tam do Lwowa do tej pory nie doprowadzono. Mimo, że już rok po euro minął, a jeszcze tam brakuje 20 czy 30 kilometrów. Nie dało się, koniec. Chińczycy budują rocznie 11 800 kilometrów autostrad. No i pytają, czy widzieli tego Lenina? On mówi, tak. A jak?
A jak to było? No, siedzieli sobie z Frankiem Gąsienicą przy watrze w Kosodrzewince, no i tam jakiś ceper idzie z góry. No to idzie se ceper, a Franek mówi, a czy to nie ten Lenin? Mówię, nie ten Lenin. A Lenin? Mówię, nie. No to my chycnęli za smrycek i czekamy. No i on ceper idzie, patrzymy, Lenin. No i co się zrobili? No i jak zecono? Worek na łeb i na komisariat. Otóż jak w Chinach ktoś próbuje tam propagować socjaldemokrację na wzór zachodni, no to worek na łeb i na komisariat, bo Chińczycy doskonale wiedzą, czym się kończy. Aha, zapomniałem powiedzieć. Chiny mają w tej chwili jeszcze 60 bilionów dolarów nadwyżki. Gdyby Chiny poszły drogą propagowaną przez Unię, czyli socjaldemokracji, to by miały sporo pożyczek z Unii, nie miałyby autostrad, nie miałyby kolei, nie miałyby lotniskowców, nie miałyby broni jądrowej, nie miałyby tego wszystkiego, ani programu kosmicznego i miałyby 600 bilionów długu, bo państwo chyba wiecie, ile kosztuje dawanie zasiłków socjalnych miliardowi ludzi, prawda? No, więc powtarzam, w Chinach pracuje zasada właśnie europejska, nie unijna, tylko europejska. Kto nie pracuje, niech nie je. W wyniku czego wszyscy mają pracę, nikt nie chodzi głodny. Prosta zasada, prawda? I tam zarabiają tam w tej chwili inżynierzy zarabia 1500 dolarów na wybrzeżu, ale normalnie zarabia Chińczyk 500 na wybrzeżu, a w interiorze 200, znaczy nawet mniej. Ale jak miska ryżu kosztuje 5 centów czy 10 centów, no to krzywdy wielkiej nie mają, prawda? Także, proszę Państwa, są dumni ze swojego kraju, absolutnie, i widzą, że jest im lepiej, zdecydowanie, z roku na rok jest im coraz lepiej, no i ich państwo też rośnie w siłę, więc czego jeszcze chcieć? Także, proszę Państwa, to jest sytuacja Europy, jest tragiczna. Do tego stopnia tragiczna, że ja się tak czasami zastanawiam, czy okupacja muzułmańska nie byłaby lepsza od okupacji przez Unię Europejską.